Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w telewizji Republika. Specjalne wydanie Wolnych Głosów, bo już chyba 103 dzień Ukraina bohatersko walczy z barbarzyńskim najazdem Rosji. Jest z nami pan Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu. Witam serdecznie, panie prezesie. Witam serdecznie państwa. Panie prezesie, od razu zapytam o sytuację w Mariupolu, sytuację ludności cywilnej po upadku zakładów Azowstal. No, wszyscy się baliśmy, że tam nastąpi jakiś odwet rosyjski. Jak tam sytuacja wygląda? Sytuacja na dzień dzisiejszy jest naprawdę fatalna, tak? W pierwszej kolejności z tą sytuacją epidemiologiczną, w tym też. Ja już nie mówię o tej wojennej sytuacji związanej z tym, że większość tych budynków zostało w Mariupolu, tak? Zostało zburzone, tak? Prawie już tam nigdzie nie ma prądu, tak? W niektórych tylko budynkach w niewielkiej ilości próbują jakoś dostarczyć wody, ale w wszelkim wypadku te wszystkie systemy, wszystkie te pompy, które pompowały wody, w pierwszej kolejności chodzi też o wodę pitną, tak? Chociaż no, w decydującej większości nie ma żadnej wody, tak? Więc to jest naprawdę tragedia. Tragedia, dlatego że dowożą, ludzie raz na dwa dni mogą dostać jakieś kilka litrów wody i ja już nie mówię o ogromnej ilości tych szczątków, tak? Tych zaginionych, tak? Pod tymi zawałami tych budynków i oczywiście, że już tam dochodzi do takiej wielkiej epidemii i sytuacja w ogóle, jeżeli się nie rozstrzygnie w jakiś sposób pozytywnie, tak, dla tych mieszkańców, to będą kolejne tragedie. A czy to można powiedzieć, że Rosjanie specjalnie, no, jakoś celowo wywołują taki stan rzeczy, bo no, oni wywołali specjalnie, dlatego że zburzyli to miasto, tak, mnóstwo ofiar, tak, pod tymi zawałami budynków, tak, nikt ich stamtąd, powiedzmy, wszystko co robią, to oczywiście robią dla rosyjskiej telewizji propagandę, jak oni czyszczą, jak oni starają się uruchomić, powiedzmy, ten proces też nauczania w szkołach, tak, aż dwie szkoły starają się uruchomić, więc to wszystko, co pokazują... Dwie szkoły na 400-tysięczne miasto. Ile tam jest mieszkańców zostało w Mariupolu w tej chwili? Szacuje się, trudno teraz określić, chyba nikt nie powie, ile mieszkańców tam zostało, ale szacuje się, że około 100-120 tysięcy osób. To jest dość duża liczba, tak? Nie zważając na to, że część wyjechało, część osób zostało deportowanych z Mariupola. I to jest kolejna taka zbrodnia. No właśnie, zbrodnia. Chciałem o to zapytać, o te deportacje, bo to sięga, no, przynajmniej doniesienia są o bardzo masowych deportacjach. Jak bardzo to, jak duże to jest zjawisko? Ja powiem tak, w skali całego kraju szacuje się, że około 1 300 000 osób zostało deportowane, tak? Bo generalna większość tych osób nie wyjechała z własnej woli. To jest kolejne łamanie konwencji genewskiej pod tym względem, że deportacje odbywają się w stronę kraju agresora. Tak? Rosja tymi deportacjami rozwiązuje kilka swoich problemów, w tym też i, powiedzmy, poprawienie tej sytuacji demograficznej. Ale, bo też i deportuje dzieci, co wyjątkowo okrutne. Właśnie to chodzi i tutaj trzeba maksymalnie ten temat nagłaśniać, wydaje mi się, dlatego że ani ONZ, ani też Czerwony Krzyż, powiedzmy, pokazali swoją, ja bym tak powiedział wprost, impotencję w stosunku do rozwiązania takich problemów. Dzieci wywożą, tak? Oczywiście to są różne grupy, tak? To dzieci, które wywożą z rodzicami. Dzieci też wywiezione, dzieci sieroty, tak? Które w wyniku tych działań, powiedzmy, Rosji w Mariupolu pozostali
sierotami, tak? Też ludzie na przykład brali tych dzieci no, zupełnie jakby no, znajomi i tak dalej, dlatego w wyniku tego, że rodzice ich też mogli zginąć, tak? W wyniku tego, że wielu dzieci się pogubiło, tak? Czyli ich wszystkich zgarniają, maksymalnie wywożą do Rosji i wiemy o kilku takich miejscach, w tym też na przykład pod Leningradem jest taki obóz, gdzie takich dzieci, co jest najbardziej zagrażające teraz, że te dzieci przygotowują się do adopcji tam w Rosji. Czyli w Rosji zmienia się prawo pod tym względem. Nadanie obywatelstwa dla tych sierot, tak? Chociaż jeszcze raz mówię, status tych dzieci nie został no jakby wyznaczony, tak? Dlatego, że zabrali rodziców, nie ma rodziców, mogą być albo na Ukrainie, mogą być też w Mariupolu, mogą też niestety zginąć w tym Mariupolu, więc to jest naprawdę taka, no Rosja kradnie tych dzieci. To jest sytuacja, na którą no niestety ani władze ukraińskie, ani też społeczeństwo międzynarodowe nie znalazło żadnego rozwiązania tego problemu. A ten problem naprawdę jest no, bardzo ważny, bo za kilka lat w ogóle jakby będzie trudno znaleźć ślady tych dzieci. Tak? Te informacje na przykład o adopcjach tych dzieci, informacje w Rosji są zamknięte. I pod żadnym rygorem jakby oni nie udostępnią tych informacji. Kolejne, powiedzmy, to jest takie przekłamywanie też, tak? Na przykład widzimy w Rosji też, powiedzmy, w różnych mediach, że wywieźli na przykład do Polski, tak? Też dzieci, że to ukradli rosyjskie dzieci z Mariupola, czyli kolejne przekłamywanie, tak? I właśnie takie nawoływanie do tego, żeby tych dzieci adoptować, żeby maksymalnie no, przyjąć jak swoich i tak dalej, chociaż wiemy, jak oni ich przyjmują jak swoich. Wiemy, że na przykład jest ponad 66 takich obozów, tak, gdzie powiedzmy no, zbierają tam ludzi, tak, ja bym tak powiedział w cudzysłowie ewakuowanych z terenów objętych wojny i tam otrzymują, oczywiście, że wypytują, tak, czy to są ich dzieci. Ja mam też taki przypadek znajomych, powiedzmy, która urodziła tam w Mariupolu, nie ma żadnych dokumentów, to powiedzmy, żeby udowodnić, że to jej dziecko, musiała też zdawać test DNA w Rosji, więc chcieli też to dziecko zabrać, więc takich sytuacji jest dość dużo, ale jeszcze więcej my nie znamy takich sytuacji, dlatego że tych informacji jest bardzo mało, że ten temat w ogóle to jest takim tematem tabu, tak? I dla mnie absolutnie dziwnie, dlatego że dlaczego nie podejmuje się na przykład też na posiedzeniach ONZ-u, tak? Dlaczego tak słabo, tak? Tak powiedzmy, no, bezporadnie sobie w tej kwestii pracuje też Czerwony Krzyż, w ogóle te organizacje międzynarodowe, więc sytuacja naprawdę, no trzeba bić dzwony, bo za jakiś czas w ogóle jakby, no będzie trudno znaleźć tych dzieci, w ogóle tych osób deportowanych, rozsiewają po całej Rosji. Temu służy ten program, proszę pana, żeby właśnie bić w wielki dzwon i na alarm. Ale co się dzieje z dorosłymi? Gdzie oni są wywożeni? Co się z nimi dzieje? Czy im nie dzieje się krzywda? A tutaj z wywozkami dorosłych Rosja też jakby, powiedzmy, to wszystko ma wielu zadań, tak? Jedno z zadań na przykład dotyczy Mariupola, to też wysegregować tych osób, którzy mają, powiedzmy, takie proukraińskie poglądy, które wspierają, powiedzmy, Ukrainę, tak? Którzy, powiedzmy, w te czasy w jakiś sposób wykazały swoje wsparcie dla Ukrainy. Więc to też przechodzą przez takie obozy filtracyjne tak zwane, których też jest dużo dookoła, jest kilku dookoła Mariupola. Tak, w Bieszynie, w Nowoazowsku, w Manguszu. Ale też dalej przyjeżdżając do Rosji, oni już przychodzą taki bardziej
bardziej surową taką kontrolę w postaci różnych rozmów z FSB i innymi służbami rosyjskimi. Też jednym z takich, powiedzmy, sposobów ucieczki przez tych osób, bo powiedzmy, w stronę Ukrainy nie mieli możliwości nawet wyjechać. Więc jeżeli nawet trafili do Rosji jakimś, nawet powiem, z własnej woli, tak, to chcieliby wyjechać, to teraz też na tych, powiedzmy, obok tych przejść, obok przejścia w Narwie na przykład po stronie rosyjskiej jest taki obóz infiltracyjny, czyli każdego pytają, dlaczego chcesz wyjechać. Czyli to są bardzo takie, powiedzmy, no, działania, które też naruszają prawa tych ludzi. Ja już nie mówię, że tych ludzi wysiedlają taką metodą stalinowską, wysiedlają na Daleki Wschód, na przykład na Buriatię, Jakutię, Kamczatka, Czukotka na przykład, tak? Magadan, Staropolie, to są takie, powiedzmy, miejsca, gdzie powiedzmy, trzeba... No, znamy z historii jako miejsca katorgi również Polaków. Absolutnie. Jakby działania Rosji za te wielu lat, z czasów nawet przed II wojny światowej, tak, nie zmieniają się. Czyli te wysiedlenia, tak, na Daleki Wschód, powiedzmy, powtarzają się, to powiedzmy, bardzo cyniczne, tak, takie powtarzanie tych samych działań, które no, i po wojnie też stosował Stalin. To powtórzmy to jeszcze raz. Rosjanie kradną ukraińskie dzieci na masową skalę, tak jak hitlerowcy, bo to hitlerowcy kradli również polskie dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za to, żeby wspólnie w ten wielki dzwon trzeba bić. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu, był gościem Wolnych Głosów. Kłaniam się, panie prezesie. Dziękuję bardzo. A już za chwilę kolejna rozmowa.